Cześć! Miło was bardzo, bardzo miło was zobaczyć tutaj dzisiaj w fabryce wódki Koneser, która, ja nie wiem, czy ja jestem słyszalny w ogóle? Szkoda. Słuchajcie, dzisiaj mamy okazję po raz kolejny, to już trzeci raz podczas festiwalu polskiego stand-upu w Polsce, poprowadzić coś, co się nazywa podcast na żywo. To jest pomysł bardzo rewolucyjny. Do tej pory robiliśmy podcast z odtworzenia, a teraz jest na żywo. Także cały pomysł. Ja się nazywam Bartosz Zalewski i mam wielką przyjemność was nie tylko tu powitać, ale za chwilę będę też przedstawiał moich współprowadzących. Na sam początek muszę szybko spytać. Humory dopisują? Nie wiem, przepraszam. Mamy dla was trójkę wspaniałych gości, bardzo takich niecodziennych. Jeżeli się spodziewacie najgorętszych nazwisk stand-upu polskiego w Polsce, co są nas program 2002 Stadiony, to nie oni. Będą po prostu nasi znajomi wspaniali, którzy dużo ciekawego mają do powiedzenia. Ja może zacznę takim żartem okolicznościowym. Dzisiaj jest 14 sierpnia, tak? 12? No to nie mam tego żartu. Słuchajcie. To bardziej wasza wina niż moja. Jesteśmy też na żywo i chciałbym powitać wszystkich telewizów przed radioodbiornikami, którzy nas oglądają w tej kamerze, w tamtej kamerze, w tamtej kamerze, w tamtej kamerze. Nie wiem, czy nie mieliście innych planów, ale to nie o to chodzi. Ważne, że jesteśmy tu razem. I właśnie w tym duchu wspólnotowości chciałbym zaprosić moich współprowadzących. Chciałbym, żebyście zrobili dla nich wielki hałas, bo już tu zmierzają do mnie. To oczywiście Martyna Cytryna oraz Cezary Ponterski. Dobry wieczór. Tak jest? Dobry wieczór. To jest bardzo miło was zobaczyć. To jest bardzo dziwna rzecz, jak są takie mikrofony, bo się zdaje, jakby nikt nie słuchał. Czek na Golasa się tak czuje trochę. Dokładnie. Ja powiem tak. Dobry wieczór państwu. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze raz. Czy ktoś był na spotkaniach, które organizowaliśmy z dużą regularnością w resorcie? Może? Może raz klasnąć? Dzięki. To był błąd. Mogłem nie pytać, bo teraz jesteśmy w mniejszości. I czujemy jakby z tyłu słyszymy jeszcze szuruburu, bo rozkładanie krzeseł. Nadmienię, to nie jest impreza Prawdziwe Historie z udziałem tego. Tu będą same zmyślone. Tutaj nie będzie prawdy. Ale faktem też jest, że mamy pięknie tutaj przygotowany, jak to się mówi, set tak zwany, nie? Kozetka, tak. Elegancko. No, zawstydza mnie to wręcz, bo to tak jest eleganckie bardzo, to nie w moim stylu. Powinna być ceratą obita. Dokładnie, to by na ziemi. Powinna być taka psychoterapia taka właśnie, że idziesz do baru mlecznego i ktoś ci tak nad żurkiem mówi, no garni mordę, no co jest tyle, całą radę jaką ma. Cieszę się też, że złapaliście od razu po poduszce takiej gnieciuszce, żeby troszeczkę sobie stresu. Ale ja tak zazwyczaj mam, w sensie kurde, w kinie czy coś, to zawsze mam przed sobą na przykład nie kurtkę na tym, na fotelu, tylko tutaj. Tak samo w autobusach, lubię mieć tutaj rzeczy po prostu. Bardzo dobrze, to też jak na przykład ktoś głowę składa ci na podołku, to jest bardzo przydatne, bo w szynie przechodzą. Słuchajcie, z tyłu jest straszna komocja pod tytułem dokładanie tych krzeseł i ja to doceniam, bo gdzieś za jakieś 20-25 minut będziemy w stanie do was dotrzeć tam na końcu sali. Strasznie długa i wąska jest ta sala, także tak naprawdę to powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy tutaj, niektórzy oczywiście chcą nas posłuchać, ale niektórzy to przed deszczem się raczej chronią i to nie jest nic zdrożnego, to jest absolutnie normalne, bo dzisiaj w ramach Polskiego Festiwalu Stand-Upu w Polsce mamy okazję porozmawiać o tym, jak wielkim sukcesem jest to wydarzenie. O! Kiedyś Polski Festiwal Stand-Upu. Nie wiem, czy ty byłaś, Martyna? Na którym byłam tylko chyba rok temu albo dwa. Nie byłam na pierwszym. Bardzo mi się podoba. Dwa. To jest zawieszone dwa. Tak. Więc nie wiem, jak wyglądał początek. Ale domyślam się, że było tak, żebym się bardziej odnalazła niż teraz, bo teraz jest elegancja, tak? Teraz jest bardzo elegancko. Kto wie, może zbyt elegancko. Ale wtedy to było w klubie Puenta, który znany jest także jako... Punchline. Ojej, to mój kolega Sebastian. On jest bardzo dla nas miły zawsze. To jest oddany człowiek. Ale jest też znany jako klub Odessa.
I tam były takie rzeczywiście dość mocne imprezy, a tutaj ryba raczej nie, bo tu jest za drogo stanowczo. Tak. Niestety, jak widzę, że jest wokół Moxie i Muzeum Wódki, to nie bardzo. No ja wczoraj w Żabce jadłem kolację, nie? Nieźle, elegancko. Czy ktoś jest z Pragi w ogóle tutaj, z okolicy? Niech raz zrobi tak, o, nie, ale zrobi raz jeden okres. Ktoś jest z Pragi? Damn! Tam ktoś krzyknął głośniej. Głośniej? Fajnie, a teraz? Ty, halo! Z nim jest ciężka komunikacja. To jest trochę ironiczne, jak to człowieka, który krzyczy głośniej. Ty głośniej. W ogóle muszę się z wami podzielić, bo ja nie oglądam dużo wiadomości, ale akurat oglądałem, jak była afera pod tytułem pan Władysław Frasyniuk nazwał kogoś tam śmieciem. Nie wiem, czy widzieliście to? Doskonały moment. I bronił go pan Wałęsa, który powiedział, że nawet jeśli jest, ktoś jest śmieciem, to tym śmieciem jest Ziobro. Mniej więcej tak powiedział, tutaj parafrazuję. Na co pan minister po tym potężnym ataku na konferencji prasowej, zapytany, czy się poczuwa śmieciem, odpowiedział, że kto się przezywa, tam się tak sam. No i to jest elokwencja. Dorosły mężczyzna. Mi się podobała, a propos śmiecia, kiedyś jedna reakcja pewnego streamera, któremu ktoś zarzucił, że nazwałeś mnie śmieciem. I on odpowiedział, że nie pamiętam, żebym nazwał cię śmieciem, ale jeżeli ty pamiętasz, to spoko, bo tak uważam. To bardzo możliwe, że się tak nazwałem. Wow. Bardzo śmieszne. On powinien być, odpowiadać za PR w jakiejś korporacji. To jest. Nie uznajemy, co prawda, że Chiquita Corporations atakowało Wenezuelę od środka, ale jeżeli... Nie no, trzeba uważać. Dzisiaj chcieliśmy trochę o sukcesie i o tym, jak się na przestrzeni lat zmieniło to wszystko, bym powiedział. To ja pójdę do moich współprowadzących tutaj. Przypomnę, są po mojej prawicy, patrząc z waszej perspektywy w drugą stronę. Czy jaki jest największy sukces, tak na szybko, elevator pitch, jakbyś miała powiedzieć, swój sukces? Żyję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Brawo, bardzo dobrze. Tyle lat. Brawo dla życia. Tyle lat. Cezary, szybko, jakiś sukces. Sukces jest taki, że ja se wstaję, o której chcę. Tak. I se mogę robić, co mi się podoba. Elegancko. To mi się podoba. Czyli ogólnie... I nikt mnie nie rozlicza z niczego. Oprócz no takie głupoty, nie? Że tam jakieś pytania przygotować. No ten podcast mnie najbardziej tak stresuje ze wszystkich. Naprawdę? Ze wszystkich rzeczy? No, bo to jednak terminy. Ale to tak jest, że jak nie masz w ogóle, nie przywykłeś do takiego zadaniowej machiny, to nawet takie małe gówno jebane cię będzie rozpraszać. Racja. To tak jest w ogóle tagline tej imprezy. Małe gówno. Znaczy nie, no w sensie takie nieduże rzeczy do ogarnięcia. No nieważne. Nie będę cię łapał za słowa, to jest też ten. A twój, Bartosz? Przyjaźń z wami. Zaśmiał się ponuro. Nie, fajnie. Prawda jest taka, że przyjaźń jest najcenniejsza. To i ikra łososia. Ale ja teraz, jak miałam moment, żeby przemyśleć pewne sprawy. Oczywiście. To chyba moim takim największym sukcesem oprócz życia jest miłość, bo to jednak trudne jest. Kurde, mam 10 lat. To jest, moim zdaniem to jest sukces. 10 lat ma twój chłop? Tak. I żeby do niego dotrzeć, to czasem naprawdę... Jak z dzieckiem, normalnie trenujemy. No. Więc tak sobie myślę, że 10 jednak... lat, wspaniały wynik. Tak. Gratulacje. Ja też 10 lat w tym roku. Zobacz, jak się zgrało. O, rany gościa. A ty, Cezary, co, frajerze? Nie, co my. Ja pół. Dobrze. Wszystko jest pięknie, miłość jest ważna i to jest największy sukces. Ale... Wiadomo, z czegoś trzeba tę miłość finansować. I o tym opowie nas pierwszy gość. Przepraszam, to było przejście jak w jakimś... No wiadomo, no niedobrze, ale tutaj jest księgowy z nami i ma walizkę. Nie, ale człowiek, który jest, jeśli chodzi o różne tam wysiłki stand-upowe od samego początku, można powiedzieć up-owo, od jajeczka. Bardzo go lubię i bardzo go cenię. Chciałbym, żebyście go powitali wielkimi brawami, bo na tej scenie organizator festiwalu Bartłomiej Korbel. Wielkie brawa! Dzień dobry. Cześć.
Proszę, siadaj na kozetce. Cześć, Bartek. Moi drodzy, i to nie tylko dlatego, że zapłacił. Głównie, ale nie tylko. Nie, skądże. Bartek Korbel, moi drodzy, który znajduje teraz mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dobry. Słyszalny, kolego, odgłośno? Spokojnie, bo to już ekipa producencka tam wyraźnie liczy na wcześniejszą wypłatę. Cześć, Bartku. Jak się czujesz? Cześć, bardzo dobrze. Też się stresuję. Chyba wiem, o czym Czarek mówił. Tak? Tak. No to niedobrze. No siedzę na kozetce z trójką komików, to jest, wiesz... Może być gorzej. Możesz siedzieć na kozetce. Jeszcze tak już, no rzecz, nóż, tak, mam nóżki, tak. No. Zrelaksować się tak. Tak, bardzo to wyglądasz na mega zrelaksowanego. Jakbyśmy nie odwracali... Czuję, że mi coś zaraz tam sypie w karku. Jakbyś dostał kifozę wieku późnego, stary. Szyja wyciągnięta i z niego. Spokojnie, ja cię zaraz rozmasuję, wszystko jest gra. Zwłaszcza, że tak chyba jest. Idzie ku dobremu, jakby popatrz, co się dzieje. Tak, światło. Pogoda świetna. Tak. Wspaniali państwo tutaj przyszli, tak. Bardzo są bili, że się tak. Zdecydowali. Musieliśmy ja rozdać właśnie, tylko ja 200 biletów. Ja szanuję tych państwa, żeby podcasty, kochani, tylko na żywo. Tylko na żywo, bo to jest ta emocja. A nie, kurwa, na Spotify'u siedzieć, tak. Słuchać. Dajcie zwłaszcza, to. Że nie płacą. Tak. Ej, ale śmieszne, jakby w ogóle na przykład te true crime takie były na żywo po prostu. Tak, mordują typów podcast. Przy tobie taka po prostu. Taka typiara siada i opowiada o mordercach. Yo, słuchaj tego. Ale ja tak sobie pomyślałam, bo na przykład, co ja miałam? Ja miałam tak, ja tu jadę, mówię, Boże, pada, o Jezu, czy to się odbędzie, czy się nie odbędzie? To był pewnego rodzaju taki stres, prawda? No bo nie wiadomo, ta pogoda jednak płata takie figle. I zapewne państwo też mieli tak, czy gdzie ja jadę, czy to się odbędzie, czy to się nie odbędzie. I ja tu przyjeżdżam, patrzę, a tu jest wspaniale wszystko urządzone, działa. Ja truskawki do Niemiec kiedyś jechałem i też bardzo dobrze się okazało, że wszystko już było. No, działa, się, tak. No. Działa, więc ale miało być na zewnątrz organizowane. Nie wiem, czy ktoś z państwa był wczoraj? Jakieś brawkami takie delikatne, że... A czy ktoś może jest z Pragi? Był w resorcie i był wczoraj? Wczoraj jeszcze? Wow, więcej jeszcze więcej jest. Osób. Doszli. To bardzo dobrze. Zajrzyjcie pod krzesła. Nie, po prostu nie jesteśmy pewni ich. Nie, bardzo mnie to cieszy, bo formuła ewoluowała. Myśmy mieli okazję rozmawiać chyba z 4 lata temu. Jak było potwornie gorąco i też były minusy spore. Były spore minusy, bo mój telefon wyglądał tak, że zadzwoniłem do Bartka, się zapytałem, że słuchaj, no takie święto dla nas bym zrobił, dla stand-uperów, że jakieś takie, że się spotykamy, że możemy poimprezować, że trochę jakieś wydarzenia zrobić, może przy okazji pograć w piłkę. Tegesz meges. I zróbmy polski festiwal stand-upu. I mówię do Bartka, że czy chcesz mi pomóc, bo sam nie jestem w stanie tego zrobić. I Bartek powiedział, jak najbardziej tak, zostały 2 tygodnie do tego, więc kurwa, to jest tak szalone, że trzeba to zrobić. Zrobiliśmy to w bardzo krótkim czasie. Zgadza. Może nie 2 tygodnie, ale krótko. Mniej niż miesiąc. Tak. Takie, że wiesz, jakbyś do więzienia tyle szedł, to byś nawet się nie tatuował. A czy to był też 3-dniowy wtedy? To był festiwal? Czy to był na Smolnej chyba 3-dniowy, gdzie była Bela, gdzie było rozdanie złotych wieczorków. Rzeczywiście. Pozdrowienia, Marcin. Na tej kamerze. Której jeszcze nie zdążyłeś zabrać. To bardzo wewnętrzna rzecz, ale prawda jest taka, że były to dość dziwne imprezy. Następną edycję, co się niestety nie udało, ja miałem pomysł, żeby polski festiwal stand-upu był w Czechach. Tak. Bo to śmieszne mi się zdaje, jakbyśmy musieli wszyscy... Na maksa. No dobra, nie takie dobre, żeby zainwestować 5 roku pracy na to. Ale to jest jedyny człowiek, który przez chwilę rozważał ten pomysł. Także nadmiemy, że my już się... Ty dzwonisz do mnie często z dziwnymi pomysłami, zazwyczaj się godzę i potem mam takie... Czy ja mam nagraną to wiadomość, żeby sobie przesłuchać i zrozumieć, co powiedziałeś, na co się zgodziłem? Tak. No to... Ale chciałbym poprosić o wielkie brawo. Bardzo ci dziękuję. Że no nie ma problemu. Polski festiwal stand-upu, gdyby nie Bartosz Zalewski, by nie istniał, by nie funkcjonował. Więc jeśli mamy 5. edycję, to dzięki tobie. Nie ma problemu. Wiele rzeczy tak jest, ale zwykle nie jestem oklaskiwany, bo czekam na dywidendy po prostu i chuj. Ale to może odsuńmy się od tego. Czy ty w ogóle uważasz, że twoja przygoda ze stand-upem to jest raczej na plus czy na in minus? Jak byś miał powiedzieć? Na plus. Dziękuję. Do widzenia. W takim wypadku chcieliśmy tylko dla powodów podatkowych. Nie. Nie, ale czy wiesz, bo nie, było trochę zgryzot na pewno, ale czy były takie momenty, że myślałeś, nope, ani minuty czy pytasz, czy byłem kiedyś na imprezie na minusie? Nie, to wszyscy wielokrotnie. Wiemy, tak, ale... Ja myślę, że Bartkowi chodzi o to, czy były takie momenty, kiedy żałowałeś, że serce oddałeś. Tak. Że wiesz, że poświęciłeś się czemuś i czy były takie momenty zwątpienia, bo ty już jesteś osobą, która gdzieś tam...
ten biznes, no przepraszam za wrażenie, napierdala. Już jakiś czas. Dokładnie, czy serce po prostu. Były takie sytuacje, były takie sytuacje, ale ja mam taką naturę, że dosyć szybko zapominam i znowu się w coś wpierdalam. Często było, że żałowałem, a później jednak zorganizowałem i znowu żałowałem, a później zorganizowałem i było świetnie i już nie żałowałem. To jest logika kokainy. Tak. Ostatni niuch pamiętam. No. I było spoko. No byś się na bitwach freestyle'owych też sprawdził. Ale to nie, prawda jest, że wiesz, w sumie to będzie już 8 lat, coś koło tego, nie? Wokół działania? Stand-upowo. No chyba tak. 8 albo 9. Jezus. Bo ja bym chciała dopytać, jak to było? Najpierw zacząłeś wychodzić na open mic'i, a potem organizować sobie i innym te open mic'i? Tak. Ja, mój pomysł był na życie taki, że chciałbym być komikiem i zacząłem występować i się okazało, że środowisko stwierdziło, że nie chcę być komikiem. No też ludzie, którzy też przychodzili ludzie, którzy byli na publiczności. To nie jest tak, że wy teraz robicie... Że tam siedział ktoś cię... Tak, to nie było tak, że rybusa ja cię znaczy, obiektywnie wszyscy mieli rację, więc... poszedłem w stronę organizacji, bo jednak to mi lepiej szło, no, przynajmniej w założeniu. Umniejszasz no i sobie. Zostałem, no, organizując i już nie występując w sumie. Ale zdarzyło się. Pamiętam, że w ubiegłym, jak się zaczęła pandemia, to ty miałeś nawet... taką mini traskę taką dosyć ciekawą. Tak, bo jeden z komików wypadł, bo miał COVID, więc podniosłem ręce do góry, żeby nie odwoływać całej trasy, że razem z dwójką innych jeszcze komików pojadę w zamian za tego. Potrzeba jednego. Było światowej pandemii, tak, żebyś ty się żebym dostał. Ja wrócił na scenę, kupił żółtą kaczkę w Ogrodowym i nagrał materiał, bo też nagrałem materiał, ale nigdy go nie opublikowałem. O, ciekawostka. Z jakich to przyczyn, jeśli mogę zapytać? Wstydzę się trochę. Trochę się cykam. Bo to miał chuj taką... temat zaczyna. No. Wiesz dlaczego? Cezary, bo miał kamizelkę niewłożoną w porty po prostu i wyszła na zewnątrz. To się zdarza przecież. Czy, ale jeżeli patrzysz w przyszłość, to widzisz tam raczej pole usiane... Czekaj, bo cię nie widzę. Źle spojrzałem. Dziwnie na mnie mówię. Strasznie wyglądałem. Jeśli patrzysz w przyszłość. Straszne, nie? Jak z diablo. Czy widzisz raczej pole usiane sukcesami, czy raczej więcej wyzwań? No. Both. Mądre pytanie, ale może go nie odpowiadajmy. Nie musi być mądra odpowiedź. No, tak. No. A co dla ciebie znaczy sukces? Zamierzasz się w coacha? Co dla ciebie słuchaj, znaczy sukces? Słuchaj, bo jest... Nie, mogę ci powiedzieć, jaki kierunek, wydaje mi się, że jaki kierunek. Wydaje mi się, że więcej potrzebnego jest kontentu rozrywkowego w formie wideo do internetu. O Jezus. Brzmi jak zabawa. Nie, w sensie chodzi mi o to, że idąc przykładami w sumie z anglosaskich krajów, czy rosyjskojęzycznych, dziękujemy, to tam niezwykle mocno rozrywka jest produkowana przez komików, w sensie piszą scenariusze, czy jakby mają swoje kanały komediowe, czy różnego rodzaju jakby rzeczy wykonują takie, wiesz, nagrywając i wrzucając to do sieci, nie? I jakby wydaje mi się, że tego brakuje jeszcze troszeczkę w Polsce, w sensie, że nie ma aż tak dużo tych formatów oprócz jednego show. Zgadza się, Cezary, też byś więcej tryhardów chciał? Przepraszam. Tak. Nie, to nasze. Ja mam jeszcze takie pytanie, Bartku, bo zanim, bo ja tutaj dzisiaj nadzoruję czas, ja dzisiaj jestem osobą trzeźwą i ja dzisiaj się zajmuję różnymi rzeczami. I zanim przejdziemy do naszych pytań, które są gdzieś tam przygotowane z listy, to chciałem ciebie, Bartku, zapytać o taką rzecz, bo ja mam do ciebie właśnie dużo wdzięczności za ten festiwal, na którym ja zawsze bawię się świetnie i sobie chodzę taki rozmemłany, jest bardzo fajnie. I jestem ciekaw, czy ty jako osoba, która to mleko daje, jesteś w stanie uszknąć tej beztroski i również chociaż w jakimś stopniu bawić się tak jak ja, czy ty, chłopaku, cały czas musisz, wiesz, tu coś zrobić, wiesz o co chodzi. To jest porada od twojej babci. Panie, ja niesamowite było temp tego pytania. Słuchaj, chłopaku, co ty robisz tutaj? Ty wychodzisz na gospodarkę. Jestem ciekaw, czy ty jesteś w stanie, będąc organizatorem, się też wyluzować. Tak wyluzować i bawić. Gdzieś. Absolutnie zrozumiałem, ale fajnie, że mi tłumaczycie. To jest za każdym razem. To jest prawda, że jest ciężko. W sensie na pewno nie mam takiej możliwości, że teraz sobie usiądę i z kimś pogadam. No nie, to jest... Ale faktycznie po godzinie, kiedy zamykamy, w sensie już występy i nie wiem, jest silent disco, tak jak będzie dzisiaj, na które serdecznie zapraszam,
Czyli od 23 do rana, czyli w tych nieprzyzwoitych godzinach, no to jestem zwierzęm po prostu. Zwierzak, stary dobry zwierzak. I wtedy odpoczywam i wtedy się relaksuję, ale też niezbyt długo, bo od następnego dnia znowu. Po co to trwa 4 dni, powiedzcie mi ludzie. Nie, no po właśnie. Co ten festiwal trwa 4 dni? Bo czemu trwać jeden lub odpoczął? Bo ja nie mogłem być w sobotę. No. Ja bym się chciała z ciebie spytać, no bo faktycznie tak mówisz o tych brakach, czego brakuje i w ogóle, że tak tej rozrywki, to jest wspaniała zabawa i tak dalej. I na przykład, czego jeszcze twoim zdaniem brakuje? Albo czego jest za dużo? Albo w ogóle coś o komedii jakby. Albo stand-up. Ja nie słyszałem tak szerokiego pytania, nie? Czy to, ja pytanie na zasadzie, czy to pytanie było na zasadzie powiedz cokolwiek? Przepraszam, żeby kontynuować jakoś rozmowę. Ja myślę, że zrozumiałem, o co tobie chodzi. Ja może dziękuję. Troszkę to pytanie zredaguję inaczej. Znowu mi tłumaczą pytanie, nie? Ja to, się zapytał, tak. To jest najlepiej. Stand-up w Polsce za 3, 5, 10 lat. Tak. Ulubione, pozdrawiamy pana. A stand-up w Polsce przed 3, 5 i 10 latami. No. Proszę wspomnieć. Czyli co jeszcze brakuje i co no, i za 3, 5, 10? No, tak. Jaki jest? Jaka nie wiem, jest co ja w życiu wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Brakuje, co brakuje? Brakuje wzajemnej miłości, po to ten festiwal. Żeby to środowisko się jednoczyło, kochało, lubiło i tego brakuje. Dobra, kochani, przechodzimy do pytań, bo to już jest pierdolenie. Strasznie to było, kurwa. Brakuje zrozumienia. Co? To prawda. Nie, no ja się zgadzam co? Z tym. Cytując papieża, co? Słuchaj. Przynajmniej raz w życiu musiał tak powiedzieć. Nie, bardzo dobrze. Dziękuję ci za szczerą odpowiedź. I miłości jest zawsze za mało, moim zdaniem. Tak. No, może poza kaziroctwem, to byśmy sobie odpuścili. A my mamy, moi drodzy, pytania przygotowane tak. Wcześniej. Oh yeah. Uczestnictwo było też ze strony osób, które były wcześniej w resorcie. Nie mogły dodawać pytań. To cofam, co mówię. Kompletnie nie jest tak, jak mi się zdawało. Mamy pytań, mój drogi, 38. Okay. Od 1 do 38. I może co, może Martyna zacznij, tak. A ty podasz numer, co? To najpierw podaj numer, a ja zacznę. Czyli jest jasne zasady. Ja nie rozumiem nic. Dwa. Poproszę, numer dobrze. Dwa, poproszę. Czy często zazdrościsz innym ludziom? Jeśli tak, to czego? Możesz wytłumaczyć? Zazdrość to jest... Chuj strzelę, jak ktoś ma, ty nie masz. Takie tutaj, czy tak... Kiedy mnie chuj strzela. Jak rychupeja ma. Na pewno zazdroszczę, ale nie wiem czego. Nie wiem, czy... Tak. Nie wiesz, na pewno zazdroszczę, ale nie wiem czego. Zazdroszczę. W sumie swobody na scenie i żartów i to, że te żarty wchodzą, to bardziej komikom, jasne. A zwyczajnym ludziom, tak zwanym cywilom. Ale ty jesteś swobodny, ja ciebie ostatnio oglądałem, ty jesteś spokój, Czarek. W sensie nie, no... Ty... Ale to zrozumiałem, nie musisz tłumaczyć. Aha. Więc tak, no zazdroszczę może, tak, jakieś swobody i umiejętności komediowych. Tak. To mogę zazdrościć. Tak. Komuś konkretnemu? Nie będę tutaj mówił. Nie będę. No poza tym, ja zawsze uważałem, że my gdybyśmy byli takim połączonym umysłem, to byśmy rozpierdolili świat. Ja na pewno, nie? On ma kurde to. Dobre urodzenie. Ma pindola dużego. A resztę mam ja. No i się zgadzam, po co więcej mieć. A to ja mam takie pytanie, może trochę podchwytliwe, może nie, może zobaczymy. A gdyby było tak, że masz tą pewność siebie, masz tą swobodę na scenie, wychodzą ci żarty i tak dalej. Czy lekką ręką oddałbyś organizację? Nie. No właśnie. Ale to jest ciekawe pytanie. Ciężką ręką już bym oddał. To było ciekawe. Oddałby ciężką ręką. Oddałbym. Wiesz, znaczy w sensie, bo też, żebyśmy dobrze zrozumieli, Polski Festiwal Stand-up to nie jest tak, że po prostu ja to organizuję, tylko jest sztab ludzi, niczym jak u Jurka Owsiaka. Nie, nieprawda. Jest wspaniała ekipa, która pomaga przy tym i razem ze mną to robi. I też w agencji zresztą mamy już skład też fajnych ludzi, menadżerów, którzy pracują z nami, więc oddałbym im. Jasne, dobrze. Naturalnie, tak. Zachowując 10% udziału. Dokładnie tak, ale tak, oddałbym, no. No dobra, to ja jeszcze bym numerek poprosiła. Tak, numerek, 6 po prostu. Jaki? 6. 6. Raz, dwa, 6. Najbardziej niezręczne pytanie, jakie mi zadano, to? To wcześniejsze. Nie. To słuchaj tego. Co, jeszcze lecimy? Nie. Tak. Lecimy jeszcze numerkami? No, tak, jeszcze jeden numerek? Ostatnie, dobra. Tak. A potem będziemy... 90.
Nie, już 38. 38. Co? Zobaczmy, no które nie, ostatnie było pytanie, nie? Jak już dotarli do 37. Dobra, co jeszcze zadać? Naprawdę nie ma już dobrych pytań pod koniec. Uwaga, pytanie 38. Naprawdę jest mocne. Korrida. Obejrzeć, zakazać, uczestniczyć. Trzy opcje są, nie jest tak źle. Obejrzeć, zakazać, uczestniczyć. Ja z ogromną przyjemnością bym uczestniczył, nie? Jako naprawdę. Jako byk chyba. Jako kurwa wszystko, jako byki gojący. Nie, z przyjemnością bym uczestniczył. Naprawdę? Naprawdę. Ale tak byś się przebrał za nie tą czapkę? Nie mam pojęcia, nie? Cokolwiek bym zrobił, żeby z po prostu tam przeżyć byle, to. Byle robić. Żeby to... Rozumiem Polski to. Festiwal Korridy by zrobił. Stand up no limit, byle robić. Fajnie, Polski Festiwal Korridy to w Wołowie, bo tam są byki. Rough. Tough crowd. Moi drodzy, jak tam z czasem stoimy? No już, ja myślę, że czas już taki nam się zrobił zaawansowany. Ale zanim puszczę cię dalej, Bartku, dobrze, mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Ponieważ ja jestem osobą odpowiedzialną tutaj też za napoje, to jestem ciekaw, czy ty ruszałeś tą szklankę, czy tam zmieniać, bo ja mi się wydaje, że nie piłeś nic. Nie, powiem ci, nie, nie piłem, proszę cię przemię. Dobrze. No, nie, ale nie dotykaj już. Nie, nie, bo to będzie na następnego gościa po prostu. Czy nie muszę zmieniać po prostu? Nie, nie musisz, ale absolutnie jak rozstawiałem te szklanki i nalewałem tu wodę, miałem takie... Kurwa, przecież tu będą trzy osoby, nie wiadomo ile. Będzie kilka osób siedzieć i każdy z jednego i też zostawiłem tu... Buteleczkę, no dobra, a jeszcze to... takie pytanie, ile zajmuje ci zaśnięcie? Czy ty jesteś osobą, która łatwo zasypia, czy... Ja słucham często podcastu, jak zasypiam i zasypiam. A jaki jest twój ulubiony do słuchanka? Nieporozumienie, to jest najlepszy podcast, rekomenduję i podcast na żywo również. To ja dwa najlepsze podcasty, słuchajcie i oglądajcie je wszyscy. To ja mam dobre wiadomości. Bartek Korbel! Bartek Korbel i nasz wspaniały przyjaciel. Zróbcie jego wieki, dziękuję ci, Bartku. Dziękuję ci serdecznie. Dziękujemy teraz niezręczne pożegnanie. Jesteś super gościu. Jesteś bardzo fajny, ale za lipiec ja jeszcze nie dostałem hajsu. Nie, to nie jest problem. Ja mam inne środki. A mi się niestety, dzisiaj nagraliśmy ostatni odcinek Nieporozumienia. No słyszałem o tym. No, także jeżeli ktoś tam... Ale ostatni na zawsze? No, już nie będę robił. Już nie będziesz. Niestety. Nie, porzucam to. Idę do NBA. A dlaczego już ostatni? Już nie, to nie jest wszystko fajne. Wyjaśnione już. Nie... Ja myślę, że to, co się chciałem osiągnąć, czyli się przypucować przy kilku osobach, to się udało osiągnąć, czyli sukces. Sukces, dzisiejszy temat przewodni. I po prostu... Powinien być taki jakiś tam do walenia, taka lampka. Sukces. Sukces. Wiesz co, Bartek, ja myślę, że ty po prostu gdzieś podskórnie wiesz, że wideo to jest przyszłość. Rozrywki, śmieszności i dlatego zrezygnowałeś z tego, bo nie, to widać nie. Po anglosaskich też krajach, że, ja, że to raczej ja przyznam, tak, że jest. Ja raczej po bretońskich i celtyckich krajach, to jest mój ten. Aha. Bardzo ciekawe określenie, anglosasi to już troszkę wymarli, ale nie, tak się mówi, faktem. Wiesz co, trzeba czasami myśleć, czy wy mieliście kiedyś taką rzecz, którą jakby tak robiliście i tak kurde, to trzeba kiedyś to skończyć, nie? Tak. I tak ciężko ruchać wtedy... się, jak się bierze leki przeciwdepresyjne. No, to swoją drogą. To one tam... Straszne to jest. Nie jest wesoło. A, jak sama nazwa wskazuje. Tak, ale tak. Prawda jest taka, że wiesz, że jeżeli masz jakiś tam rzecz, to lepiej chyba wyjść na górze, nie? Jakby tak, nie przyciągać. Czy wam się zdaje, że raczej trzeba wymilkować tą krowę do cna? Ale to niewiele osób tak zupełnie bez beki jest w stanie się zebrać na taki... bo to jest big dick move, umówmy się. Zrezygnować, kiedy jest się w piku, co nie? A kto jest w piku, ten ma wyniku. No, nie muszę tłumaczyć. Ja myślałam, że dalej jest kontynuacja mówienia o seksie i że ciężko zrezygnować, więc sobie się zawiesiłam. Ale ja miałam taki moment z poprzednią pracą. No tak, i też związaną z organizacją, więc dlatego też pytałam właśnie Korbela o to, bo to jest takie trudne, bo gdzieś tam jest taka duża odpowiedzialność i to cały czas tak gna i to trudne. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, która chyba u mnie... Tak, i to zabija w ogóle półkulę twórczo, bo to nie jest bardzo trudne. Nie czyli stanie... tą północną. A ciekawe, że słowo gna, to się odmienia gna, gnu, gno. Myślałem, jak ta... Nie, ale w pełni się zgadzam. Czasami po prostu brak trzeźwego osądu, nie? Tak. I tam...
I wydaje mi się, że to jest... Chyba łatwiej jest zrezygnować, jak rzecz tyczy tylko i wyłącznie ciebie. A jak już w inny wchodzą jakieś osoby, prawda, zależności, no to wtedy trudniej, bo się czuje człowiek taki zobowiązany do działania, zobowiązany do uszczęśliwiania innych, zobowiązany do tego, żeby żyć dla innych, żeby robić rzeczy dla innych. No i czy wtedy łatwo odpuścić? Trudno, bo można by już co pomyśleć, że jest się egoistą, prawda? Ale ja nie jestem egoistką, ja zarzuciłam tamtą pracę i jestem z tym okej! To jasne, bo czasami wiesz, jakby kolektywny sukces oznacza wewnętrzną porażkę jednej osoby. Na przykład tak i Józef Stalin. Bardzo go wszyscy... Może nie będę rozkładał na czynniki pierwsze. Prawda jest taka, że jest czasami takie napięcie między tym oczekiwaniami ogółu, a to, co jako, tam, jako osoba jesteś w stanie podjąć, zrobić. I to jest o tyle ciekawe, że w takiej pracy, bo to czasem jest praca, nie? Taka komediowa, to w ogóle jest dziwne, bo to nie stoisz na wynikach tam kwartalnych. Tam, no tu niedopekowane jest, kurwa, we wrześniu żeśmy mieli 4 niedopieknięcia i się tak, no... operujemy na dość dziwnych rzeczach, no to wtedy jeszcze te zależności rosną i dopiero może być tak zwana, jak ja to mówię, chujnia, nie? To nie tylko ja tak mówię. Nie, o co chodzi. To jest ciekawe, ponieważ powoli możemy, myślę, że możemy naszą gościnię następną, która jest członkinią środowiska mocno rozwijającego się obecnie. Kto chciałby zaprosić, może? Mogę ja. No to zaprosić. Proszę Państwa, zróbcie wielki hałas, bo przed nami pani Marta Karbownik. Wielkie brawa! A nie, ja nie mogę nie gwizdać. Cześć Marta. Nie ma. Fiona. Elegancko. Tam jest mikrofon. Zapomniałem, że jak się ma ten mikrofon, to nie można gwizdać. To jest w ogóle... O Jezu! Boż, jak... mordę! To może boczkiem tak sobie daj. Kochani, w ogóle nie będę musiał zmieniać tej jebanej wody. Każdy gość przychodzi... No nie! Up yours, jak chociaż w końcu popracujesz. Dobrze ci powiedziała. Marta, właśnie, bo ty przyjechałaś tutaj do nas w celu uczestnictwa też w festiwalu, nie? Będziesz na Roche Battle jutro? Będę jutro obrażać te szmaty. Taki mam plan. Jak widać, gra się zaczęła już dzisiaj. Trzeba wypracować przewagę, także... Racja. A czy ty kiedyś uczestniczyłaś w czymś takim może? Właśnie nie. Tak. Robiłam to zawsze po prostu pro bono. A ale teraz jutro w końcu też będziesz robić pro bono, wiesz o tym. Że jutro... Ja słyszałam, że tam stawka jest wysoka. Tak. Tam Korbel zorganizował, pan Korbel. Pan Korbel. Pan Korbel nasz. Jedzie na kasztanie. Tak, na białym koniu przyjedzie, jak generał, kurwa, Anders. Prawda jest taka, że to... A czy to będzie... Czy ty pisałaś osobiście te teksty, czy była to raczej taka kolektywna praca? Bo ja wiem, że często to jest taki składowy... Ja prosiłam córkę o pomoc, ale ona ma 8 lat. Śmierdzi ci! Nie, ona za bardzo przeklina, stwierdziłam, że za grubo jednak. Dobre. Faktycznie, no to też wypiję za twoją primogeniturę, tak? Bo to jest jakby jedyne dziecko, jakie masz, o którym wiesz, tak? Nie ma jakichś tam dodatkowych. Nie wiem, co się dzisiaj Bartosz zdarzy najpierw na użył after słowa i potem dopiero zapytał, czy dobrze, że użył tego słowa, ale primogenitura brzmi Bartek, tak. Jestem w ciąży. Oh man! No to co, 3000 wygrane w Crows Battle, zawieziecie na Słowację. Póki można. Póki można. Bo u nas to taki przypał. U nas Bóg się rozsiadł i nie wolno, nie ma opcji. Ale linia Karpat i koniec jego mocy. Tam nie, dalej wiesz co? Kolo od pana. Siedzi. Mój teściu akurat jest ginekologiem, więc... Tak? To nas... No to w takim wypadku... Nie wiem, czy to nie cześć, będzie... Cześć, tato, czy mógłbyś usunąć wnuka? To brzmi jak tytuł komedii romantycznej. Oj, tak. Marta, ty jesteś pierwszy raz na festiwalu, czy już byłaś? Jak wrażenia? Jestem po raz drugi. Od razu po pierwszym razie wiedziałam, że muszę tu wrócić. Jest to moje ulubione miejsce. Pozdrawiam Bartosza Korbela. Bartomieja.
I ja bym chciała, no to, no to, no tam dzieci, usuwanie, nieważne, ale... Jak to się zaczęło? Ile występujesz? Jak ci jest? Co zamyślisz o środowisku? Czego brakuje w komedii? Znaczy, co ja byś wiem, dodała? Ja wiem, czego mi brakuje. Mi brakuje kutasa generalnie. Ale w komedii chyba dużo tu właśnie kutasa. Ale mojego, nie że czyjegoś. Twojego? Nie, bo ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam. Halo. Znaczy, generalnie robię stand-up krótko, bo to jest no, około półtorej roku powiedzmy, ale tam była pandemia, więc tak pewnie z rok. I mi się podoba. Koledzy są bardzo sympatyczni. Natomiast... To też maty, o których wspominałaś, tak? Właśnie oni, tak. Natomiast wiem po prostu, że nie mam też takiej charyzmy scenicznej typowo, takiej kojarzonej stereotypowo z mężczyznami. Dlatego powiedziałam, że brakuje mi kutasa. Tak. Dlatego, że niestety my, kobiety w Polsce, mamy programowaną taką od urodzenia niepewność siebie, nie? Wiecie. Nie, ja nie wiem akurat, ale widzę i obserwuję, bo oczy mam otwarte i serce po właściwej stronie. Tylko tyle mówię, ja się trochę cofam też trochę i... Ale ja sobie tak myślę, że co, ale to może jebać to. No nie patrz tą charyzmę, to jest takie twoje. Ja wczoraj widziałam twój występ, bardzo mi się podobało i nie musisz być kutasa. Wow, ale wspaniała sassy w ogóle porada. Ja tylko tak mówię. Brakowało mi tego palca jeszcze. No i nie musisz mieć. Yo. Dziękuję. No, to jest o tyle, jeżeli mogę to ustawić w kontekście, ponieważ też jakby przyjechałaś do nas z Trójmiasta, w którym jesteś taka prężna scena około stand-upową Majkowa, i tak dalej. I tam też jest jakby, cieszy mnie też, że jest parytet, nie jest może utrzymany w 100%, ale jest też solidny. Czy tam jest wsparcie takie trochę tam, wiesz, girl power, vagina do przodu, wiesz o co chodzi i tak dalej, czy nie bardzo? Czy raczej jest, ja to oczywiście zadaję jako adwokat diabła, podgryzanie się wzajemne, jak to czasami bywa. Jest nie. Wsparcie? Jest wsparcie ogromne. Jest wsparcie! Tak. Przepraszam. Z ostatniej chwili! No, cipki razem, wiadomo. Elegancko. Bo wiesz, czasami żebyś się pojawi tam... Wybijała tak bardziej do... Nie wiem, coś mi mu tu macha, pokazuje, weź te... To jest chłopak, który ja się dobrze życzy. On ja chce... wiem, ale ja miałam... Przepraszam, że tak się wtrącam, ale po prostu sytuacja taka... Tam mi pan... O, on. Powiedział, żebym tego nie ruszyła, bo to drogie. Tak, to oni cały czas to mówią. Ja miałem to powiedzieć, bo tutaj było gadane, kto za to tak. płaci i ziomek, który mi to nakładał już 3 razy, mówił, że nie wie, kto za to zapłaci i jakby to jest bardzo drogie. Dziękuję. Bardzo to jest super. Duże. Także ja tak. też myślałem, że dostaniemy taki mikrofon, bo to jest, wiesz, też nasza zasłona, nie? Jak ja mam się czuć komfortowo, przepraszam, no, jak ja tu mogę, kurwa, zaraz być 10 koła do przodu, do tyłu. Człowiek jak na szpilkach siedzi. Trochę tak. A człowiek się, my tak się czujemy, jakbyśmy jakiś teleturniej prowadzili. Tak, kurwa, tak, no. no z tym i że się boję. Czy ja zacząłem gadać jak jakiś kurwa cyborg. No. Wracając do tematu, no. czyli to ciebie. Nie, ale ja pamiętam twój występ u pana Abelarda w Trębie. Było mega... Zwłaszcza, że... Czy ty czujesz czasem, że oczekiwania jest, gdy wchodzisz i opowiadasz w swoim stylu takim, że tam będą takie właśnie sympatyczne historyjki z życia wzięte i kierujesz często ten swój bolid komediowy tam na takie harde zderzenie specjalnie, czy to po prostu z ciebie wynika, czy to było zaplanowane? Znaczy, bo ja jestem trochę przyjebana. I co ja mogę zrobić? Jedyne, co mogę zrobić, to ludzi zdziwić, więc jak tak zamulam, to potem... konkretnie dowalić jakimś Jezusem, co wali konia. I powiem szczerze, że zaskoczenie działa. Tak jest, zgadza się. Twój ojciec ginekolog może powiedzieć o tym najlepiej, bo to zwykle zaskoczenia, tam są właśnie jakieś te potem usuwańska. Ja przyznam, że... sorry, że wracam do tego tematu, ale moim zdaniem aborcja powinna być wyborem. Ale mężczyzn, kobietom nie ufać, to one są nie że to, oczywiście żartuję, nic z tych rzeczy, to odwrotnie. Ja myślę, że aborcja nawet jako hobby może też. Dobrze, kochanie, bo ja tutaj muszę pilnować czasu. No naprawdę gada trochę tak, ja też to czuję, taką
Tak, bo to jest, taki, to jest taki inny vibe w ogóle jest. Z tym takim gównem. Siedzisz tu jakby ci jakiś taki mały wąż tu. Tak, tak, tak. I ja w ogóle, zobacz jak się poprawiam. To jest w ogóle nawet poza... Że to jest instynktowne, jak cię ubiorą w garnitur, to chyba Bill Burr o tym mówił, że jak jesteś w garniaku, to od razu inaczej na innych patrzysz, wiesz co chodzi? Tak, jedyne co mam takie, że na przykład, tak jak sobie tu siedzę właśnie, jak zauważyłam ten gest twój, to mam takie, inne buty powinnam, nie wypada te, nie? Takie bardziej, wiecie. Ja, ale to jak jest strój, ja na przykład jedną rzecz taką zakładam, od razu na ludzi patrzę z góry, szczudła. Ale słyszałam... Dobra. Bo słyszałam w ogóle taką radę też do grania w ogóle, do występowania, żeby sobie patrzeć, jak wychodzisz w innych butach. To zupełnie wszystko jest inaczej. A dwóch innych? Nie, ogólnie. Na codziennego. Tak. A ja na przykład jak masz nudę. W twoim życiu pojawiła się nuda? Chodzisz cały czas tymi samymi ścieżkami? Załóż inne buty, poprowadzą cię w nieznane. No to słuchaj, to ja słyszałem kiedyś taką radę dla właśnie takich młodych występujących. Wszystko będzie dobrze, jeszcze będzie pięknie, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Tak jest. To powiedział Jan Paweł II. No, powiedział tak. Dobrze, kochani, bo my już... Tak. Trzeba pilnować. Pilnujemy ostatnie... Pytanie, odpowiedź do Marty i lecimy dalej, bo czeka nas jeszcze Silent Disco, przypominam! Przepraszam. Tam dopiero wygodne buty się przydadzą. O kurwa, słuchaj. Marta, powiedz mi taką rzecz. A nie pozwolimy wybrać numeru? No dobra, no. No to ja szybko strzelę jeden. 1 do 38. Były jakieś inne, ale nie pamiętam. 17. Ważny film dla ciebie i ważna książka dla ciebie. To jest napisane dla CB, to zadawał. Miałem to zadać, to moje. Cezary. Naprawdę? Ile czasu zaoszczędziłeś pisząc CB zamiast ciebie, kurwa? Kurwa, po co ja to zrobiłem? To nie chodzi o oszczędność czasu, tylko o żeby a młodzieżowie nie. się prezentować. A to, bo to jest, nie, bo to ważny film dla CB radia. Zakładam, że ten z Westem Stallonem, jak tak. siłował na rękę, ale to już bardzo konkretna rzecz. Czy jakiś ważny film albo książka ci tak z powierzchni pamięci wyskakuje, żebyś z ręką na sercu poleciła? Ja mam taki problem, że nie pamiętam tytułów. Tak jak nie pamiętam imion ludzi często, Staszku, tak tytułów też nie. I mogę powiedzieć, co teraz czytam, to jest Achaja. U Ziemiańskiego? Tak. Oh man, old school. No, dużo tam jest w oszczaniu i wąchaniu gaci, bo tam jest takie... To prawda. Nie? Podejrzanie dużo. Taka dla kobiet bardzo też. Tak, bardzo kobieca tam jest. Tam gwałty, co drugą. Tak, ja wiem jak żyć. To nie były gwałty, ona była dziwką po prostu. No. Jak płacisz, to nie jest gwałt, jak nie? Głęboka dyskusja o literaturze, trzeba przyznać. Tak. Pani Olga Tokarczuk, to nie jest dla idiotów. Wącha chłopszczyny, to ma służy czemuś pewnie. Ale pamiętam, to jest dosyć przygodowa taka fantasy książka tam. Taki girl power, ale pojmowany w dziwny sposób. To. Wiecie, bo ja nie czytam za bardzo książek, bo jestem leniwą szmatą, no i po prostu głównie słucham książek. To jest cudowne, bo jak jestem w pracy i marnuję sobie życie, to mam takie poczucie, że coś przynajmniej robię wartościowego. Zgadza się. No i właśnie to na audiobuczku sobie tak elegancko. Jedyny minus, że Marta przyjmuje te telefony na 911. To jest minus. Więc jak się wkręci w Achaję, to coś płonie. Ale... Nie, ja nie mam czasu. Ja się czuję zresztą jak taki właśnie respondent tego, ale powiem od razu, że jeżeli nie chcesz pójść na występ Marty, no to tobie się przyda pogotowie, ponieważ to są fajne występy i chciałbym, żebyście pożegnali, tak? Wielkimi brawami naszą drugą gościnę, Marta Karbowicz. Dziękuję serdecznie. Kurde, rzeczywiście tak... krzesło jest niebezpieczne. Dzięki. Och. Ja tutaj muszę zmienić wodę. Tak jest. Bo tutaj ktoś chciał się popisać, prawda? Ale też macie wrażenie, że to tak pędzimy dzisiaj? Tak. Pędzimy jak szaleni. Nie? A która jest godzina? Przepraszam, Cezary. Ja dzisiaj pilnuję, dobrze. Ty w ogóle się baw, chłopaku, ty nie patrz na takie rzeczy. Ale to, jak ja nie muszę się bawić tam w pilnowanie czasu, to w ogóle ja jestem inny człowiek. Ja mam tak, horyzonty szerokie. Nie nienawidzę.
Kocham. Ty masz teraz jak taka na przykład mama, jak zauważcie, jak na przykład macie mamę i mama ma tak, że jakaś, i to jest taka stereotypowa mama, która robi jedzenie i ona pewnego dnia nie musi robić jedzenia, to jest bardzo się nieswojo czuje, tak, tak. Że w ogóle tak czuję, że przynależność i w ogóle jest niepotrzebna i wtedy... Racja. Moim maminym obowiązkiem jest stawianie cię do pionu i cię obszorcowywanie i stresowanie, a ty kurde sam z własnej woli to zrobiłeś, więc czuję się jakbym zawiódł. Ale to... Ale w ogóle tak jest też z odpoczywaniem, nie? Nie macie tak, że nagle jak macie wolne, to macie takie dlaczego? Tak. Ale to chyba współczesny... Nie powiedziałbym, nie zwałbym tego na współczesne czasy, tylko na hiperkapitalizm, który nas chce przekonać, że nawet sen jest porażką. Powinniśmy przez sen, nie wiem, skręcać długopisy, czy chuj wie co. Wiesz o co chodzi? Doładuj swój sen, źle śpisz. Dosłownie ci mówią, nie, ty źle śpisz. Tak, wynajmij trenera spania. A przecież ile trenera, to razy? Trener spania to mój stary jest, on dobrze spał i to ja się wzoruję na nim. A przecież teraz. Kiedyś były w ogóle takie kursy jakieś angielskiego, że coś tak. Miałeś sobie do... Przez sen. Tak. Sita, że to nazywało. Ale niesamowite, że nikt nie rozliczył ich za to. Wkładałeś do nosa jeszcze takie coś. Fajnie, jakbyśmy też tutaj siedzieli w takich okularach, jeszcze to do nosa. I uczyli się. Programowanie neurolingwistyczne, potem jak słyszałeś odpowiednią komendę, to szedłeś zabijać do centrum handlowego. Dokładnie tak było, tak miałam. Fajnie, jakby takich 15 tysięcy wyszkolonych Mirków, takich właśnie koleżków tam i ten. Magic English. Tak. Ale czy nie czujecie takiej presji sukcesu czasami? Czy jak się, jakoś się objawiała w waszym życiu? O Jezu, ja czuję taką i ja w ogóle... Ja zawsze miałem takiego typa, takiego nemezis mojego w szkole, który, z którym zawsze mnie porównywano. On się nazywał tak, ja nie powiem, ale nie, no nieważne. No. I ja go na przykład i zawsze... I ja go nie lubię do tej pory i obserwuję go cały czas. I sprawdzam, czy odniósł sukces i nie odniósł. I moim zdaniem... I ja czasami do mamy dzwonię i pytam, co u niego. Jak to... Oby źle. No. Bardzo ciekawe. To ja mam tak, że jak na przykład węszę sukces, że tak czuję, że może to być, że może się udać, to mam tak, że koncertowo to pierdolę po prostu. To nie, to jest w drugą stronę. Mnie sukces, mnie odpycham od siebie sukces po prostu. To ja bardzo to się... To, tacy ludzie zwykle... Jest taka, była teoria w pewnym momencie, że ci wszyscy tacy japiszonowaci zawodnicy i te lidery wilki, co tam... Też nie znam konkretów, ale chodzi tylko o to, że... Na rzecz takiego slackera, raczej człowieka, który potrafi, wiecie, osoby, która jest w stanie między tymi wszystkimi pęknięciami znaleźć jakiś sposób do wspólnego życia, że my się musimy posunąć dla wszystkich, bo Ziemia jest jedna, a Łukasz Lotek-Lotkowski nie zrezygnuje z latania na Zanzibar, także bardzo mi przykro, płoniemy za 5 lat. Nie, oczywiście nie winię go osobiście, ale mógłby się ogarnąć. Nie. Kochamy cię, Łukasz. To jeszcze wspaniały. A propos czasu mam do was... Nie wiem, czy mamy czas na pytanie no, o powiedz, czas? No powiedz. Ja chcę... A propos pytania o czas, to lubicie czas? W sensie jesteście czasem okej, okay, czy to jest wróg? Ja przyjaciel mam... czas, przyjaciel wróg. Patrz, ja ci pokażę. To tak robię z zegarkiem. Ale to nie jest zegarek, to jest popaska, bo nie mam zegarka. Ale tak bym robił, jakbym miał. Bo ja na przykład nie lubię być na czas, stresuje mnie to. Ale cię, i tak nie lubisz dalej. Się nie spóźniać? W sensie, czy koncept czasu? Dobra, po prostu jestem spóźniarska. Nie, to nic niezwykłego. Czas jest pojęciem ludzkim. Nie jest. I czas jest też zapowiedzieć naszego kolejnego gościa. Szanowni Państwo. Zróbcie, ale to jest wspaniała okazja. Zróbcie wielki hałas. Krzysztof Wundru, wielkie brawa. Zapraszamy. Witamy, Krzysztofie. Zapraszam. Jak poważnie i dostojnie. Dzień dobry, zapraszamy. Moi drodzy. Tak, ale nie liczę na porady niestety. Nie będzie tak łatwo. Moi drodzy, Krzysztofa prawdopodobnie poznacie po chwili, jak jeżeli go nie znacie osobiście, to możliwe, że jak powie, szanowni państwo, prosimy o wyłączenie telefonów i prosimy nie nagrywać, nawet najlepszym iPhone'em. Ten fragment to oczywiście towarzyszył nam na trasach wielkich Stand Up Polska. Ja sobie zawsze słuchałem, za każdym razem, kiedy to słuchałem, to żałowałem, że ciebie tam nie ma, po prostu, żebyś powiedział nie tyle nawet in personam, tylko
żebyś coś tam pogadał ze sceny. Ale nie o to będę cię pierdolił, bo wiele osób tam kurwa... Czyli po prostu pretensje od razu. Tak, nie widzieliśmy się 84 miesiące i tak. Od razu. Po prostu, tak? Szpilka, witam. Kurwa. Ja mam też tu listę od twojej mamy zarzutów. Cztery kartki drobnym maczkiem. Jak się czujesz? Bo wyglądasz na wyluzowanego. Słuchaj, ja im jestem starszy, tym jestem bardziej wyluzowany. Hmm. Dlatego też długo się zastanawiałem, czy w ogóle tu przyjść, bo padało. Jesteś mi winien 13 zł i 2 grosze. Nie liczę na piwku dla pana z Bolta, bo nazywał się Zauran. Myślę, że to... Fajne imię. Takie, fajne, tak. Takie gotowe do jakiegoś... do Achai. Nie, natomiast wiesz co, powiem wam szczerze, że ja nie wiem, jakim cudem, bo ja tu rzadko przychodzę tak. Do konesera, ale to wygląda jak w Minecrafcie wszystko. To nie jest oryginalne, to udaje, wiesz, tak. Oryginalne, to tak. Znaczy po prostu wszystko zostało zniszczone i przyjebane jakieś takie z Castoramy udające, wiesz, te cegły i obok stoją Mercedesy za 4 miliony złotych kary. No co ty? Dlaczego jak ja jestem w Londynie albo tak. W Paryżu, kurwa, albo w Berlinie, rozumiesz, to na tym placu stałaby kapela, rozumiesz, która tak. By robiła... Mieliby wiesz, zielone włosy, w ogóle, wiesz, tak. Byłoby czuć smród marihuany i wszystkiego, rozumiesz, tak. Tego, by ludzie, by potoki ludzi po prostu, wiesz, a tutaj tak. Jest po prostu, kurwa, Pjongjang. Słuchaj, ale też z drugiej strony, jak kupisz tutaj nieruchomość 4 lata temu, kupiłeś, to masz stopę zwrotu roczną 12%, no to też jest plus, trzeba o tym tak myśleć. To jest właśnie papka polskiego kapitalizmu. Ja z tego miejsca też, jak już mowa o koneserze, bardzo chciałam podziękować serdecznie za możliwość zorganizowania festiwalu tak i że dzisiaj możemy tutaj być. Tutaj jest, a, okej, okay, dobra. Wiesz, o co chodzi? Tu też możesz wesele w stylu boho zrobić, wiesz, o co chodzi? No, można zrobić. Nie znam. Ale ja to rozumiem, bo faktycznie trochę tak jest. Nawet wczoraj rozmawiałem z Jakiem Wasilewskim, który właśnie też tak mówił, że tu jest aż tak za idealnie. Za idealnie, że prawda? To... Powinno być to przybrudzone trochę. No. Tak. To jest takie druga elektrownia po Wiśle, wiesz? A tak, rozumiem. Ja to. Miałem przyjemność z elektrownią po Wiśle obcować, ponieważ chodziłem do szkoły naprzeciwko. A. I jak wietrzyli kotły, nie wiem co robili, ale było jakoś tak, że był strasznie. Wielkie wietrzenie kotłów. Wielkie było. Wietrzenie kotłów. Ona była, wiesz, operatywna do roku 2000 w ogóle. Wow. Więc za to bardzo dobrze pamiętam. Że to był tak potworny hałas, wiesz, mm-hmm. Że nam wtedy mówiono, dzieci, no, proszę, macie WF teraz, idźcie na korytarz i grać w wariata, wiesz. Rozkładaliśmy stoły. Cezary pozwoli, że włączę Cezarego do rozmowy. Jest gra w wariata w końcu. Tak, tyle lat czekałeś. Szyby drgały, no ale to wszystko dawno temu było i kompletnie jest to nieprawda. Ciekawe, to w sumie, że ta postępująca gentryfikacja u nas się zaczęła... Na Pradze jest ona szokująca, że macie, wiecie, te wydmuszki takie kamienicowe, które wszystkie kosztują miliony złotych. Do no. Tego mamy jeszcze tutaj taki strzał. Ale dzielnica się, ja wiem, że stawia opór regularnie. Pamiętam, jak to są dni ulicy Ząbkowskiej, nie? Ona jest no. Zamykana. I to była jeszcze pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, była w In Office. I z Mójkiem Szczaszczykiem otwierały właśnie dni tego. I tam i tak, o, zapraszam, to jest dobry. Ja mówiłem jej głosu. To był zresztą Muniek Staszczy, ale i wiesz, i tam jest tego, wielka pompa, tam Maciej Nowak, a na skrzyżowaniu Targowej i Ząbkowskiej dwie osoby w kryzysie bezdomności seks uprawiały tak na legalu, po prostu ja mówię, yeah! Ja tylko, juhu, go for it, kurwa. Nie, ja ich sam pchałem, mówię, dawaj, kopać tych oficjeli, kurwa. Także mordobicie, ale to nie, co ty, było spoko. Więc wiesz, tutaj jest takie dziwne napięcie, to jest, ale masz porównanie, czy to myślisz, że postępuje szybciej w Warszawie niż w innych, powiedzmy, średniej wielkości miastach europejskich? Bo tak. Nie wiem, właśnie, wiesz, powiem ci, kurczę, nie obchodzi mnie to. Ja powiem ci szczerze, że wiesz co, ja jestem już w takim wieku, tak. Że mnie duże, zupełnie inne rzeczy cieszą. Co cię cieszy? Cieszy mnie natura jednak. No elegancko. A jakby naturze postawić taki, kurwa, tam kondominium zajebiste, no, tak. Byś sobie miał z tego zysk. 18 metrów kwadratowych. Naturo, zapraszam. Kurwa, pionowe łóżko. Jelonek się wprowadzi, wiesz, tak, kurwa, no nie wiem, może. A gdzie byłeś w naturze ostatnio? Gdzie ja byłem w naturze po stronie słowackiej w Tatrach. Elegancko. I powiem wam, że jest naprawdę elegancko. Nie ma pół papierka, pół peta. A. Nie ma co więcej naszych rodaków. Wow, okrąglastymi... może dlatego nie ma papierka i pet. Prawdopodobnie.
Co więcej, wiesz, są ustawione takie ładne gabloty i jest napisane Last Story Neśmietisko. I ma w każdej gablocie. Ale jest... będzie San Francisco. Ale dobrze. Masz w tych gablotach różne rzeczy, wiesz, co ile się rozkłada, nie? Tak, na przykład. Wow. Także szkoda, na przykład demokracja w Polsce, rok. Raz. To nie było na miejscu. Krzysztof, bo ja mam takie pytanie do ciebie. Przepraszam, nie, bo w ogóle wiesz. Nie, spokojnie. Ja chciałem bardzo podziękować w ogóle ci, Zalew, że ja mogę uczestniczyć w dyskusji z ludźmi, którzy, uwaga, redefiniują komedię w Polsce. Najgorsze. Ten człowiek i ta pani to są absolutnie geniusze. Jesus Christ. Ale power move, Krzysztof, nie? Ale Nie, to zupełnie bez ironii. To... Jaki to jest show? Naprawdę. Właśnie nie. Ja właśnie nie, chciałem myślę, żartuję. Ja bym chciał cię zapytać, bo ty jesteś osobą, która kiedyś występowała i ja na przykład to oglądałem i śledziłem sobie takie poczynania. I też widziałem, że ciebie kiedyś w pierwszym Comedy Central udostępniła Karolina Korwin-Piotrowska. To był w ogóle pierwszy taki strzał. I napisała, że hehe fajne. Ze swoją zwyczajową literacką spadą. I ja jestem ciekaw, czy ty w tym kształcie, który dzisiaj obserwujesz albo nie obserwujesz, to czy ty byś siebie widział, żebyś chciał kiedyś jeszcze coś tam przygaduchować, że tak się wydarzy? Czy ja bym chciał Wiesz co, ile razy w tygodniu śpisz we własnym łóżku? No codziennie. Naprawdę? No pewnie. To chciałbym w takim To tylko się do tego sprowadza. Tyle, kurwa, tak. Potrzebowaliśmy do tego. Tak, tylko to się do tego sprowadza. Ja, słuchaj, zwiedziłem z różnymi programami telewizyjnymi najgorsze, kurwa, hotele w tym kraju, wiesz, najgorsze. A przepraszam, że się przerwę, bo czy Love Island, twoje lektorstwo miało, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy to miało też wyjazdowy charakter? Czy to miało wyjazdowy charakter, ale to miało charakter wyjazdowy w Hiszpanii, w apart hotelu. Nie, chodzi o rekonstrukcję, tak? Tam były tam to było piekło, Chryste. Tak, u szatana w dupie słyszałem, wiesz, że chciałaś. Inaczej, no ja rozumiem, że ci ludzie mają jakąś tam zajawkę, wiesz, ale dlaczego to się zawsze musi odbywać, kurwa, w jakimś, wiesz, Krasocinie? Ja pierdolę. Przyjeżdżamy, słuchajcie, kiedyś do Kamiennej Góry. Och, fajna miejscowość. Pukamy do tego i okazuje się, że właściciel tego hotelu śpi. I śpi tak mocno, ale to jest dobry też prognostyk na to, jak wygodne łóżka są. Słuchaj, nie były wygodne. Akurat tym razem nie były wygodne. Jebane, zła reklama jest. Wiesz, no po prostu ja pierdolę. Ja myślałem, że zwariuję. Gorzej, jak on śpi nie u siebie jeszcze. Słuchaj, to jest coś potwornego. Czekaj. Kierowcę nam dali takiego, że wiesz, no... To nie był naukowiec, wiesz co chodzi. I w pewnym momencie, wiesz, ja tak patrzę, mówię, kurwa, jedziemy do Zielonej Góry, a to mi pokazuje Gorzów Wielkopolski, ten, wiesz, GPS, tak. Nie? I dwie kreski, nie? Wiesz, ja mówię, słuchaj, co ty robisz w ogóle, wiesz, jest trzecia w nocy, mamy zdjęcia o 6 rano, wiesz, co ty wybrałeś? A nie, bo ja mam flotową kartę, nie, wiesz, a mi pokazało tam, że BP jest tu, wiesz, ja patrzę, to jest 120 km ktoś nadrabia, nie? Budzę operatora, wiesz, mówi, Wacek, kurwa, patrz, co on robi, to wie. A Wacek, wiesz, fantastyczna postać, Piotruś Wacowski, nie wiem, może ogląda, pewnie nie, bo on gdzieś jedzie, na pewno gdzieś w jakieś piękne miejsce, robić piękne zdjęcie. No w każdym razie, wiesz, on się budzi, wiesz, i mówi, ty... Kolego, no przecież ja kurwa się muszę wyspać w hotelu. No ale wiesz, no. Zjeżdżaj natychmiast, kurwa, tu i jedziesz tą dla zwierzyny, kurwa, więc zawracam. Także wiesz, przygody są różne w każdej branży. Zgadza się. Kurde, ale mi się podobało, bo to, co zrobiłeś, moim zdaniem tego brakuje wszystkim impression mordziaków. Ja dopiero teraz zobaczyłem, że to takie... Że ten taki ruch przykrycia twarzy, jak kłamie. Wiesz, że on to kłamie. Słuchaj, to nic, co ja mówię, nie jest prawdą. No tak. Spokój, no ale to jest z konfesjonału po prostu. Nice. Oh man. Kurde. A ja bym się chciała... A, jeszcze tak. Martyna, bardzo. Mamy czas? O, dowoli. Dla ciebie to. A co z tym sukcesem? Sukcesem? Czy czujesz się człowiekiem sukcesu? Nie, albo, nie? Skąd? Ja mam od tego ludzi. Ha! Damn it. Ja mam partnera, który jest człowiekiem sukcesu. Tak. On mnie wozi kabrioletami. On elegancko, no to trzeba przyznać, bo... Nie, ja nie chcę. Ja mam 16 karier, każda leży. Doskonale. Ale jestem szczęśliwym człowiekiem. Czy dla ciebie sukces... czym by się wyrażał na przykład? Gdyby dzisiaj stanął tutaj przed tobą... Szatan
w niemieckim stroju z kopytkami. Wiesz, jak jest. Z kopytkami. A, ubrany, w niemieckim stroju. Ubrany z Niemiecka, jak to zawsze mówią, z hacapem. Nie, ja uważam, że sukces to jest święty spokój. Elegancko. Ja go... Co ciekawe, to jest taka knajpa w Poznaniu. Przed chwilą się zamknęła, bo ją wyjebali. Także trzeba uważać. Święty spokój is no more. Właśnie, ale święty spokój jest bardzo trudny do osiągnięcia, wydaje mi się. Nawet jak się jest człowiekiem takiego chyba sukcesu, wiesz, definiowanego poprzez... No tak, to... bo to psycha siada. No, no tak. Poza tym trzeba więcej, trzeba ten sukces pomnożyć. Nikt nie powie ci, okej, okay, to, a ty powiesz, no starczy, dla mnie to było, nie mordo, teraz... fabryka wódki Koneser, odwrotny teraz, Koneser wódki fabryka. I wiesz, musisz cały czas trzepać, cały czas ludziom pokazać, 12% się musi zgadzać, nie? To jest 12%? Jak też się nie znam na ekonomii. Ale ja wiem, że pijesz do tego, że umowa o dzieło teraz jest opodatkowana 12%. Jest? Zdaje się, że mieli obniżyć to. O kurwa. Bo oni wiedzą, wiesz... Czarek! Oni muszą mieć artystów manatki, po swojej stronie. Pakuj manatki, nie, stary, my nie wyrobimy, jak będzie opodatkowane. Ja... ZUS-u to ja nie wiem. Kochani, przepraszam, tak. Ja, zabawa jest, ale ja jednak jestem osobą pilnującą. Tak. I Nareszcie przejdźmy do człowiek. Pytań, które są z naszego magicznego wariata. Musisz powiedzieć liczbę. Prosimy tak, właśnie o liczbę. 1 do 38. 1 do 38. 1 do 38. 23. O kurde, sam jestem ciekaw. To jest liczba bitników. Ja też muszę zaznaczyć, że ja czasami jak ktoś wybiera i ja zobaczę inne fajniejsze, to zadaję to fajniejsze, bo to nie, nikt tego nie sprawdzi mi. Racja. Ja mam takie pytanie. Co byś powiedział sobie 10-letniemu, jakbyś spotkał z siebie 10-letniego? Ja wiem, że to jest takie dosyć... To jest takie przypuszczające, proszę pani, to trzeba... Co byś powiedział sobie, jakbyś siebie zobaczył takiego... osobę właśnie. Legoland jest przereklamowany. Bardzo dobrze. Jeszcze jakieś pytanko? 1,38? Ja tak samo zrobię jak Cezary. 37. O, okej. Okay. Ale nie, to powiem to, bo to jest śmieszne. Dobra. Czy określenie chill, wywalone, ogólnie na relaksie, opisują ciebie, czy raczej działają ci na nerwy? Te określenia przypomnę. Chill. Wywalone. Ogólnie na relaksie. Ogólnie. Są dosyć chyba jednak mimo wszystko działają mi na relaksie. Cofam pytanie. To jeszcze ja poproszę o numer egzaminu. Ależ to sam się. 12. 12. Cudnie. Wolisz jakby było zimno w pokoju, jak zasypiasz, czy ciepło? O, to jest też moje pytanie. Myśliwe. Ciemno. A temperatura nie ma znaczenia. Czyli jak każdej temperaturze. Jak jest już ciemno, to wszystko jedno. Jest. Okay. I za to wypijesz. Moi drodzy, wielkie brawa. Krzysztof Umruk. Krzysztof. Dzięki, Krzysztof. Do zobaczenia na Silent Disco. Krzysztof, a powiedz nam, czy wybierasz się może na Silent Disco, które odbywa się tutaj niedaleko, niedługo. Oczywiście. Super. A okulary, tak. Mi się spodobało to Silent Disco, bo ja ostatnio oglądałem jakąś debatę akademicką na YouTubie, gdzieś dwugodzinną, gdzie chłop wyszedł i przed debatą powiedział, że po debacie na pizzę można pójść do tego i zareklamował pizzerię. No. To musiała być polska poważna nauka debata. Jest w takim układzie. Ot i całe i nasze życie. Choć cytując oczywiście Rose pana Najmana, gdzie na sam koniec pan Krzysztof Szkiba powiedział, i tak właśnie wygląda Polska. Ale ja Silent Disco widziałam tylko z boku, nie brałam aktywnego udziału i tak obserwując tą całą cichą dyskotekę, tak. Miałam takie, że nikogo nie kusi, żeby śpiewać. Nie, ja jestem przecież tym typem, no. Ja śpiewam w czasie tego. Prawda, no nie da się inaczej, a jeszcze jak tam wejdzie, no to w ogóle. Ale poczekaj, bo ty uczestniczyłaś, w jaki sposób ty na to patrzyłaś? Po prostu stałam i patrzą na ludzi, jak się bawią. Co? Aha, bo to nie wszyscy mają słuchawki. No ci, co się bawią, to mają. Ja się nie bawiłam i nie miałam. Aha, bo stałam obok. Bo ja pomyślałam, że może ty nie słyszałaś, że ktoś śpiewa, bo miałaś słuchawki. A, nie. W tym momencie... No ja przepraszam ciebie bardzo. No i dobrze myślę, wyjaśnione, no najważniejsze. Myślę, że czeka nas uważna lektura regulaminu. W
bo może być przejście, jakbyśmy byli słabi w Silent Disco i tak... Co tu się dzieje? Fajnie, jakby był jeden z kanałów, to była ta debata, o której wspominałeś, że sobie możesz puścić i potem na pizzę. Słuchajcie, myślę, że nie będziemy też przedłużać, bo w tych lampach jest dość ciepło. Ja nie wiedziałem, że aż tak bardzo. A jesteśmy nie w nich, tylko obok. Tak, tak. No, to jest całkiem obok. Dobrze, że nie jesteśmy w samych lampach. W odbiciach lamp, jak to śpiewał Soku. Słuchajcie, moi drodzy, czy jeszcze chcemy przekazać może jakieś rady dla ludzi, którzy poszukują sukces na sam koniec? O, ważne, no. Czy ja zwyczajowo robię tak, że odbijam do was pytanie, po to, żeby przygotować jakąś tam pseudo-sprytną odpowiedź na sam koniec, więc zacznę, żeby wam tym razem... O, ja za same błysk w waszym oku, to już jest dla mnie nagroda, że ja pierwszy raz się podłożyłem jak frajer. Moi drodzy, młodzi ludzie, którzy mnie słuchajcie, brać pół, drugie pół, za jakiś czas. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Nigdy nie brać calaka, bo nie jednego wywaliło z plecaka. Moje jarada. Także tak, sukces. Ja to bardzo lubię, jak Mariusza Pudzianowskiego pytają o rady. Sukces. Bądź silny. Bądź normalny i pracuj. Dziękujemy, panie Mariuszu. Nice. To ja chyba... A, przepraszam. Nie, w sumie ja tak chciałem. Już tak, to ja myślę, że po prostu chęci i pomyślunek. Odpowiedni miks tych obu, myślę, przede wszystkim. Tak. Chęci... Jak są chęci i pomyślunek, jest sukces. Nie ma sukcesu, jak jest chęć, a nie ma pomyślunku. Przecież to jest logiczne, wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja to do państwa teraz mówię i państwo mają takie, kurde, wiem, no w moim... Ja mam chęci, ale nie mam pomyślunku, a osoba obok mówi sobie, ja mam pomyślunek, ale nie mam chęci. I co w takiej trzeba sytuacji byś polecała? I co w takiej sytuacji? Trzeba się złączyć pod pachę z drugą osobą i założyć spółkę. No jest. Zawsze polecam. Byle nie komandytową, tam są dziwne rozliczenia. Tak. Słuchajcie, nie będziemy już pieprzyć chyba, głupot. Ja ale... myślę, że... A ty, Bartek, powiedziałeś swoją drogę do sukcesu? Tak, żeby nie przesadzać z narkotykami. A. Bo... Ja myślę, że pierwszym krokiem jest na pewno... Wybawienie się na Silent Disco. Elegancko! Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bardzo na żywo. Martyna Cytryna, Cezary Pątecki. I Bartosz Zalewski. Dziękujemy. Bawcie się dobrze. To jeszcze nie koniec festiwalu. Dziękujemy.